Jak ja nie znajdę czasu dla Pana Boga, to nie znajdę czasu dla moich dzieci i dla mojej żony. No, to jest coś takiego, że no, trzeba to wyrwać. Jeżeli chcemy coś załatwić u Pana Boga, no to musimy załatwić czas. Kiedy poświęcam czas tym moim najbliższym, temu tej pierwszej miłości, bo Pan Bóg nie zapyta mnie o to, ile ja tam ról zagrałem i czy dobrze je zrobiłem. A moim pierwszym powołaniem jest rodzina, a nie to, czy jestem aktorem. To jest dodatek do mojego życia, bardzo miły, czasami trudny, ale to jest tylko dodatek. Wcale moim zdaniem nie najważniejszy. Wiem, przerabiałem to i jaką cenę się płaci za to. Ja widzę, jak trudno, nie powiem, że utrzymać, bo to jest złe słowo, ale jak duża walka toczy się o rodzinę, właśnie jak łatwo, o może w ten sposób, jak łatwo jest to wszystko stracić, zniszczyć. I dlatego myślę, że trzeba się taką fortecą po prostu ochronić, nie wiem, obstawić i dbać o tę rodzinę. Żeby ją bardzo wzmocnić, żeby te wiatry po prostu, bo to jest normalne, że w tej rodzinie będzie się różnie działo, bo rodzina to jest właśnie ta nasza wspólnota. Im jest więcej tych ludzi w tej rodzinie, a my mamy 5 dzieci, tym naprawdę jest, nie jest łatwo, bo w momencie, gdy jest nas dużo, dajemy sobie wolność, chcemy, żeby każdy miał szansę wzrostu. Każdy jest inny i cudownie jest pielęgnować tę inność, no ale wspólnie żyć, no to nie jest łatwe, ale uważam, że jest piękne, tak? Więc warto o to walczyć. Ja pamiętam, spotkałam taką panią, która powiedziała mi, coś jej się żaliłam, że coś jest nie tak, o, no mąż taki zły, a ja w ogóle taka dobra, nie? A ona mówi, spokojnie, mówi, słuchaj, pierwsze 20 lat to jest docieranie się, a ja co? Więc, a teraz widzę, po 16 latach małżeństwa, że dokładnie tak jest. To jest docieranie się. I im jakieś silniejsze osobowości, tym będzie to pewnie dłużej trwało. No więc, ale jest pięknie, bo pracuje się na to, żeby można się wspólnie zestarzeć z przyjacielem, z tą drugą połową. Więc jednak trzeba pamiętać, że małżeństwo to jest komunia, że to jest taka wspólnota, to jest jedność. No i myślę, że trzeba dążyć do szczęścia w tym małżeństwie i w rodzinie.